przez te 10 lat ja wiem tyle, ile wiedziałam tydzień po zaginięciu Iwony. Nazywam się Rutkowski, Krzysztof Rutkowski. Dzisiaj specjalnie dla nowego cyklu programowego Super Ekspresu Rutkowski Story z miejsca, gdzie kamera zarejestrowała ostatni raz Iwonę Wieczorek żywo. Dojeżdżamy w tym momencie do wejścia numer 63 przy ulicy Piastowskiej w Gdańsku-Jelitkowie, gdzie Iwona Wieczorek była widziana żywa i zarejestrowana na kamerze obrotowej. Wejście numer 63. Miejsce to dzisiaj zostało wskazane przez jedną z osób, która jest naszym informatorem. Informatorem bardzo wiarygodnym. Było bardzo dużo różnego rodzaju spekulacji. Co niektórzy wymyślali historię, że tu, w tym miejscu, ciało zostało wrzucone do śmieciarki. Teorie kosmiczne wręcz, które były wymyślane przez ludzi, nie potwierdziły się w żaden sposób. Oczywiście my jako biuro rozpoczynaliśmy te działania pierwsi. Wskazywaliśmy i przekazaliśmy policji, w pierwszej fazie Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie, materiały, które dotyczyły drogi, do której praktycznie doszła w tym miejscu Iwona Wieczorek. Szereg monitoringów, które były i zapisy z monitoringów, które zostały zabezpieczone przez nas i przekazane policji, pokazały praktycznie drogę, którą przechodziła Iwona Wieczorek do tego punktu. Przy posesji, praktycznie działce należącej do Urzędu Miasta zostały zabezpieczone przedmioty, które mogą mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Pourywane guziki, znalazłam osobny w ogóle guzik, albo ona już zgniła, albo po prostu była jakaś szarpanina i są urwane. Dokładnie, i są urwane guziki. Ale na pewno dziwne, no bo nikt nie bierze ptaka, nie wkłada do reklamówki, nie zakopuje koszuli. Ten liść, zobaczcie, i tu jest krew ewidentnie. W restauracji nikt nie używa takiego noża, to jest, nie wiem, jak to profesjonalnie nazywa. Została zabezpieczona spódnica, została zabezpieczona bluzka, poobrywane guziki, zostały zabezpieczone dwa noże. Czy na tych przedmiotach są ślady krwi? To wykażą badania Centralnego Laboratorium Kryminalistyki. Sądzę, policjanci w tej kwestii podejmą stosowne czynności. W dalszym ciągu trwają czynności policyjne związane z zabezpieczeniem miejsca i przedmiotów, które zostały wskazane w dniu dzisiejszym przez nas, przez nasze biuro, do informacji właściwej jednostki policji. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego prowadzą w chwili obecnej czynności, które dotyczą zabezpieczenia przedmiotów, które zostały wskazane przez nas. W dniu dzisiejszym zostałem wezwany do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Słuchajcie, 11 lat temu rozpoczęliśmy działania. W lipcu. Praktycznie sytuacja ta nie daje nam spokoju do dzisiaj. Dlatego też będziemy robili tę robotę do momentu zakończenia odnalezienia ciała Iwony Wieczorek.